No i tak, panie Zbyszku, gołębie, materiał, wszystko istotne, prowadzenie. W swojej hodowli w większości stosuje pan preparaty Centrum Zdrowia. Tak, Centrum Zdrowia Gołębi. No na rzęsistka mamy, to jak tak podaję zbiorczo już, to mówię, te kropelki to tam stosuję, tak aplikuję pojedynczo młodym gołębiom, czy jakimś takim, które wróciły z lotu wymęczone, żeby wszystkich gołębi tam żeby wszystkim gołębi nie podawać, to właśnie te kropelki. A jak profilaktycznie, tak po locie zawsze w poniedziałek, to z elektrolitem, z elektrolwetem podaję ten preparat Hydrodiar Wet. Też świetnie się sprawdza. Mówię, nie ma jakichś tam problemów z rzęsiskiem. Zresztą widać po wynikach, no mówię, gołębie tam zainfekowane mocno. Raczej by jakoś tam czołowych konkursów nie robiły. Wygląda na to, że mówię, wszystko jest w porządku. Także zawsze w poniedziałek, czy gołębie wykazują jakąś taką osowiałość, czy nie, dostają praktycznie przez cały dzień do picia ten Hydrodiar Wet. Tylko wylewam, robię taką ilość, żeby się po prostu napiły, wylewam wieczorem, robię im świeży, żeby to po prostu jakoś tam nie stało w pojemniku, chociaż nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie ma, ale ja jestem zwolennikiem, jeżeli coś podaję do wody, czy coś, to staram się robić taką ilość, żeby one po skarmieniu od razu wypiły, tak, i resztę wylewam, pojnik suszę i bardzo rozsądnie. I żeby to miało ręce i nogi. Także fajny preparat, też kolegom go poleciłem, koledzy też stosują, też są zadowoleni. Za każdym razem, gdzie jakieś tam zamówienie robię sobie dla siebie, to też tam dzwonią, będziesz coś brał, to weź i dla mnie zamów ten Hydrodiar, bo super jest. No to dobrze go mieć zawsze, tak, dobrze w go gołębniku. Mieć, bo nie wiadomo, kiedy może coś tam wybuchnąć w gołębniku, bo gołębie się zakażą, przyjdą pory jakieś takie deszczowe, czy coś, czy młode, więc warto go mieć, żeby mieć czym po prostu zareagować na tego żółtego guzka, nie? Dokładnie. Także to jest świetna rzecz, od razu profilaktyka, to jest, mówię, ten Hydrodiar Wet. No i zawsze w poniedziałek to są te trzy puszeczki, poniedziałek, wtorek to z tych trzech puszeczek, no to podaję sam, moraz, tak na trzy tygodnie. No właśnie, bo wspominał pan, rozmawialiśmy, mykowet, tak, i diarowet. Tak, razem podaję i też... W jakim kluczu, w tygodniu? W poniedziałek, wtorek. Poniedziałek, wtorek, czasami w środę z drożdżami, z kombiwetem właśnie, też w środę rano czasami, ale przeważnie poniedziałek i wtorek. I poniedziałek i we wtorek robię to w ten sposób, taki tak zwany miszunk, jak tu Piotrek Bugała nieraz mówił, czyli daję odpowiednią ilość, tyle ile mam wsypać na karmę, wsypuję po prostu do szklanki i taką letnią wodą to zalewam. Robię taką zawiesinkę, to wylewam na karmę, to sobie elegancko obsycha, gołębie sobie trenują, to sobie w tym czasie obeschnie i wtedy daję im tą na karmę i, no mówię, kał, tak jak żeśmy patrzyli, wszystko suchutko jest w gołębniku, także bardzo fajne produkty, no nie wyobrażam sobie, praktycznie cały rok są stosowane, czy zima, czy nie zima, non stop te produkty, myko i diarowet, cały czas stosujemy. Czyli tak na szybko, mykowet, czyli ochrona, regeneracja nerki wątroby, tak, tak. Diarowet jako też bloker biegunek. Tak, 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 dokładnie, także biegunką. Także dobra. Super, super rzecz. A i tu, dodaje pan? Co trzy tygodnie tego nie daje, diaro i myko, daje kokciwet. Super rzecz. Czyli też znowu przez 2-3 dni? Tak, też przez 2-3 dni, w tym samym cyklu, tak jakby zamiennik dla tych dwóch produktów daje to. I tutaj to, powiem szczerze, no to jest jakiś taki wyjątkowy też produkt. Jest też ten taki w płynie, ale ja jakoś, mnie ten bardziej przekonuje. Na karmę. Jakoś na karmę i też robię taką zawiesinkę, daję gołębiom. No to tutaj to widzę jakieś takie pobudzenie u gołębi, że no działa on niesamowicie. Ma taki miętowy, fajny taki zapach, więc i te drogi oddechowe. Kiedyś tutaj u pana Mariusza robiliśmy badania właśnie tam na robaki czy coś. W ogóle nie ma żadnych robaków, nicieni. Myślę, że to ten preparat jest za to odpowiedzialny, że trochę tłucze te po prostu nicienie i te robaki. Nie wiem, czy nicienie, ale jakieś takie pojedyncze robaczki to na pewno te kokcydia. Czyli tutaj tam tak. Badania również
Tak. Robi pan na bieżąco, regularnie? To znaczy nie. Ostatnio tak nie robię tych badań. Wcześniej robiłem, nic nie wykazywały. Aha, rozumiem. I tutaj mówię, może to błąd, może nie. No, jestem w stanie wizualnie zaobserwować, znam swoje gołębie, widzę, że któryś jakoś się inaczej zachowuje, że coś może mu być, więc wtedy bym reagował. Jeżeli się nic nie zmienia, nie mam moich jakichś tam obaw, że coś się może dziać, więc nie robię badań. Ale kiedyś na początku, jak zacząłem robić te badania i pomówię, takim cyklicznym podawaniu tego produktu nie było żadnych robaków, no także... Jasne. Także świetny produkt. Kolejnym produktem, z którego też jestem bardzo zadowolony, to jest ten właśnie Glucon Vet. To mówię, tak jak jadę na trening z gębiami, czy gołębie z lotu przychodzą, zawsze to jest w pojniku, no, ten Glucon Vet. Tu jest zastrzyk właśnie tego magnezu, także bardzo, bardzo fajny preparat. No. Także też na pewno niedawno się pojawił, no nie wiem, on jest tam na rynku, nie wiem, czy rok, czy dwa? Nie, niedługo, tak. Ale widzę, że on tutaj w mojej spiżarni zagości na stałe, no bo nie ma jakichś tam większych pomysłów na regenerację, no to mówię. Jeszcze tutaj... Power Vet jest, bo tak, rozmawialiśmy. Power Vet, tak. Power Vet, ale ja go stosuję po locie, nie po przed lotem. W ogóle takie, stwierdziłem, że takie preparaty, które jakby... Dopingujące w cudzysłowie. W cudzysłowie oczywiście. Tak, to stosuję po locie, żeby gołębie zregenerować, a nie podkręcić je, żeby ostrzej szły na locie. No. Także mówię, tutaj ten Glucon Vet bardzo, bardzo fajna rzecz jest. Postać proszkowa, ale jest do wody. Do wymieszania do wody. Do wody, tak. Wcześniej rozmawialiśmy w garniku. Tak. Ja go daję do wody. Mówię, zawsze pojnik, jak wyjeżdżam na... Bo może sugerować puszka, że jest w proszku, to jest taki biały, na karmę, natomiast... Biały taki proszek po prostu, który rozpuszcza się w wodzie i tak jak tutaj są te siarczany magnezu, dekstroza, no to znakomicie regeneruje te gołębie, więc one nawet jak jest takie, starałem się w tym roku robić takie dłuższe wywózki, tak o 80 km w linii prostej, więc gołębie czasami pod wiatr szły godzina 10, godzina 20, więc już trochę było, już czuły to w mięśniach, więc to szybko je zregenerowało, na wieczornym oblocie już normalnie chodziły, nie było jakiejś tam opieszałości, że są jakoś dotknięte tym porannym treningiem, więc myślę, że jest bardzo fajna sprawa, no, także to też polecam. No i zawsze tutaj, tak jak widać, już mocno nadużyty Orego Vet, no to tak. Nie już... pierwsza butelka. Tak, to już, no, jest, to już jest też cały czas jako zakwaszacz i oregano, który też tam wzmacnia te drogi oddechowe u gołębi. Bardzo, bardzo sobie go cenię. To jest taki, no, chyba najbardziej znany preparat, który zawsze stosuję. No nie wyobrażam sobie, żeby go po prostu w lodówce nie było, nie? No właśnie, no. Czyli widzę, że tutaj bardzo świadomie... Tak. Też... Po otwarciu wszystkie preparaty lądują w lodówce. To ma znaczenie również dla skuteczności. Tak samo probiotyk, no. Także tutaj też ProbVet Max, tutaj zasiedlamy florę, wiadomo, jak tutaj dwa dni dostaną... No właśnie, jakby pan mógł zasugerować wśród tych preparatów, jak w które dni zastosować? No na pewno tutaj w poniedziałek po locie to dostają z elektrolitem ten Hydrodiar Vet. We wtorek i ewentualnie jeszcze w środę rano ewentualnie ten Orego Vet, a wieczorem już probiotyk, tak z dzień z półtora dostają, żeby zasielić tą florę. No bo wiadomo, tutaj te preparaty mają na celu jakby wyeliminowanie jakichś tam bakterii. Nie wiem, czy mogą naruszyć tą florę bakteryjną, też tą zdrową, no ale po to właśnie stosuję ten probiotyk, żeby tą florę po prostu uzupełnić i przywrócić tą gospodarkę tutaj u gołębia, żeby one dobrze trawiły i tak dalej, żeby już na te ostatnie karmienia wszystko elegancko było strawione szybko, żeby nabierały tej mocy na lot, nie? Także to jest też, no stosuję go już, no, praktycznie od początku, od samego początku, gdzieś tam od 2015 roku. Widzę, że jest Pulmowet, bo skoro byliśmy przy ProbVet Maxie, czyli podejrzewam, że przed lotem w czwartek
Czy? Też. Pulmo? Tak, pulmowet też jest, dostają gołębie, zwłaszcza jak teraz upały, no to gdzieś tam w czwartek właśnie podajemy też ten pulmowet, żeby troszeczkę te drogi oddechowe oczyścić. No. Nie ma tam jakichś większych problemów z tymi drogami, tam nie widzę, żeby się coś działo. Gołębie są w miarę zdrowe, no ale można je troszeczkę przeinhalować. Czasami robię zamgławianie do opryskiwacza. Po prostu wlewam tego pulmowetu, trochę tak rozpylę. Od razu jak się wchodzi, to czuć taką rzeźkość w powietrzu, właśnie w gołębniku, także super rzecz. No i tutaj właśnie jak przychodzą takie deszczowe dni, też Candivet, no to też cały czas mam ten preparat tutaj, żeby po prostu z tymi grzybami ewentualnie walczyć, no bo mówię, zagrzybiony gołąb niestety nie zrobi wyników, tu jest bardzo ważne. No a niestety gołębie czasami siedzą w kabinie, kabiny czasami mogą być gdzieś tam zagrzybione, papiery czy coś, deszcz pada, to moment te grzyby narastają w tych klatkach i no jak już gołąb będzie miał grzyby, no to już jest, nie ma szans. No, żeby... To jest tak. Nie tylko na loty, ale całorocznie, tak. Bo to i tak. Na wiosnę, kiedy mamy czyste pogody, prawda? Tak, i też czasami właśnie do tego zamgławiacza po prostu takiego ogrodowego sobie wlewam i nieraz sobie oblecę siodełka tam, popryskuję, taką mgiełkę zrobię, żeby te gołębie sobie po prostu wciągnęły troszeczkę tego candivetu i świetnie też działa, także myślę, że nie ma jakichś tam problemów z grzybicą. Wiadomo, jakby grzybica jakaś tam mocna weszła, ciężko by było tym to zwalczyć, ale profilaktycznie na pewno super się sprawdza, no bo nie ma jakichś tam problemów. Gołębie latają bardzo dobrze, no. Także super rzeczy. No i dwie nowe rzeczy, które w tym roku zacząłem stosować, to właśnie ten kolwet i salwet, którymi zrobiłem tą kurację właśnie w gołębniku lotowym, w rozpłodowym nie zrobiłem i tam, mówię, pojawiły się trzy gołębie, niestety musiały opuścić hodowlę i myślę, że mogło to być tego wynikiem właśnie, że nie została ta kuracja tam zrobiona, a też wprowadzamy jakieś tam nowe gołębie, nowa flora bakteryjna i coś tam się zadziało, że niestety jak zaczęły karmić młode, osłabły. Tutaj decyzja, ja już po prostu takich gołębi, które są słabe, nie trzymam dalej, nie hoduję, bo nie widzę większego sensu. Nigdy nic z takich słabych gołębi się nie udało dobrego wyhodować. Kiedy stosować kolwet, salwet? No, według mnie trzeba to zrobić przed lotami, tak? Zrobić taką 15-dniową kurację. Przed parowaniem może jeszcze, tak, prawda? Tak, przed parowaniem, dokładnie. Jeżeli coś możemy zasugerować. Tak, no jak planujemy parowanie, no to ja praktycznie skończyłem kurację i gdzieś za tydzień zacząłem parować gołębie. To tak na tydzień przed parowaniem gołębi, nie? Produkty można łączyć, bo to jest też dość istotne. Tak. To są dwa w takich kolorach właśnie takich jaskrawych, taki różowy i taki zielony chyba, jak dobrze pamiętam, dwa produkty. Tutaj nie było widać jakiejś, żeby gołębie jakoś to odczuwały, że dostają jakiś antybiotyk czy coś takiego, bo to nie są antybiotyki. Jest to, tak jak czytałem o tych produktach, na właśnie zrobione jakąś taką nową technologią, że są to jakieś te nukleoproteiny, które jakby powoduje zwiększoną odporność na te właśnie choroby, jak salmonella i coli, tak? Bakterie coli, no, które są no, bardzo dotkliwe. Jeżeli coś takiego wejdzie w hodowli, salmonella czy coś, no to też możemy zapomnieć o lotach i to jest też choroba bardzo ciężka, z tego co tam koledzy opowiadają, ona jest przekazywana nawet z pokolenia na pokolenie, z gołębia na gołębia, ciężko się po prostu tego pozbyć, więc kiedyś cały czas myślałem o tym, jak podejść po prostu do tej salmonelli, żeby starać się temu zapobiec. No, zawsze były jakieś te antybiotyki, których ja strasznie nie lubię stosować i nie stosuję bez potrzeby, więc... Mamy tu alternatywę. Mamy alternatywę, super. Tym bardziej, że się sprawdziło już w hodowli. Tak, sprawdziło się i uważam, że bardzo fajna rzecz, także polecam. Całorocznie, jeszcze tak, dodajmy. Całorocznie. Nie tylko przed tym okresem parowania. Tak, można również... taką zrobić kurację przypominającą po 2-3 miesiącach od tej takiej pełnej kuracji, z dzień, dwa podać to w trakcie lotów, tak jak tutaj
jest napisane, że można to podrawać w trakcie karmienia, pierzenia i tak dalej, to w ogóle nie ma wpływu na nic, ani na loty, ani na pierzenie, więc myślę, że bez żadnych obaw, a z antybiotykiem to już bym się zastanowił, czy bym miał wyskoczyć tak w ciągu sezonu, przed długimi lotami, żeby podać tak na krótko przed lotem, bo skutki mogłyby być opłakane. No. A tutaj myślę, że śmiało można to zastosować. Panie Zbyszku, za co ceni Pan produkty z linii Centrum Zdrowia Gołębi? No, na pewno za wydajność, no bo tutaj mówię, są te preparaty, gdzie możemy nawet, tak jak probiotyk, to nawet jest od pół mililitra do 1 mililitra na litr wody. No to są, widać, że to są bardzo stężone i taka buteleczka to starcza nam przy małej hodowli nawet na kilka tygodni. Także bardzo dobra wydajność i do tego bardzo przystępna cena, no bo nie oszukujmy się, no tak jak patrzymy po preparatach różnych tam zachodnich firm, no to są ceny kilkakrotnie wyższe. Także to, no myślę, że to jest, są to produkty na każdą kieszeń i nie trzeba, nie wiem, kupować wszystkich, wybrać sobie kilka najważniejszych produktów, zrobić sobie, mówię, tylko trzeba je sukcesywnie podawać, no. Także to jest bardzo dobra wydajność i... Czyli wydajność, cena, tak. I jeszcze jeden element możemy jakiś znaleźć, ten skład naturalny, to no też tak, Pana przekonuje. Tak, nie, no dokładnie, no to o tym cały czas mówimy, to tak jak ja jestem sceptycznie nastawiony do antybiotyków, to tutaj to, że to są naturalne produkty, to w ogóle jest numer jeden rzecz, którą biorę pod uwagę, nie? Jasne. Także... Mam jeszcze jedno ostatnie pytanie, charakterystyczne dla moich wywiadów z hodowcami. Jeden produkt z linii Centrum Zdrowia Gołębi, który przy swojej niewygórowanej cenie, wysokiej wydajności i naturalnym składzie powinien absolutnie znaleźć się w każdej hodowli. No to wiadomo, to jest ten zakwaszacz Orego Vetto. Myślę, że bez tego produktu to ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania mojej hodowli. No, Naturvet podawałem w zeszłym roku i w tym roku, wiadomo, gdzieś tam koledzy szukają jakichś takich zamienników. Niby gdzieś tam mają jakieś te borowiny i tak dalej, no ale ja uważam, że stosowałem i tamto, ale uważam, że Naturvet jest dużo lepszy. No, ma w sobie jakiś ten mentol dodatkowy i wydaje mi się, że to jest troszeczkę bardziej zmodyfikowany, troszeczkę inny preparat. No. I myślę, że będę go zawsze stosował przy lęgach, bo mówię, no nie było jakichś w ogóle jakichś takich słabych gołębi, w ogóle nie było odpadów, gołębie się pięknie chowały. Praktycznie wszystko wychowane tak samo i tutaj w lotowym gołębniku nie było jakichś takich osłabnięć gołębi, pomimo tego, że karmiły czy na papce czy coś, no zawsze ten kał był taki w miarę przyzwoity. Także mówię, ten produkt, ten Naturvet też będę stosował, ale tylko w okresie raczej takim właśnie rozpłodowym, nie? Być może, że jeszcze gdzieś tam jakąś małą puszeczkę co jakiś czas gdzieś tam w trakcie pierzenia jeszcze będę próbował, jak gołębie może będą te długie lotki rzucały, trochę będą bardziej osłabione czy coś tam, to być może, że jeszcze wtedy, ale w okresie pierzenia bardzo super rzecz, nawet jako podkład gdzieś tam do tych sypkich rzeczy czy coś tam, to warto go mieć po prostu, nie? Panie Zbyszku, w takim razie bardzo serdecznie dziękuję za ten wywiad, bardzo dużo wiedzy dla hodowców, dla hodowczyń. Tak. Myślę, że żeby to ogarnąć, to będzie trzeba 2-3 albo iluśkrotnie obejrzeć ten materiał, tak, to... bo tej wiedzy jest sporo. Dziękujemy za porady. I cóż, dobry lot. No dziękuję bardzo, dobry lot. No mówię, no ja również dziękuję tutaj za przyjazd, za odwiedzenie mnie. No już kilka lat jakby współpracujemy tutaj z firmą. No nadarzyła się okazja, że kolega tutaj przyjechał, zrobiliśmy jakiś ten wywiad. Mówię, tak jak ja zawsze, koledzy do mnie dzwonią, jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, coś się zapytać, coś napisać na Messengerze czy coś, no nie zawsze od razu zareaguję, bo tam różnie z czasem, ale zawsze chętnie też coś podpowiem, jakoś tam nie ma żadnych zobowiązań, że
zawsze chętnie pomagam młodym hodowcom i cały czas jestem w stałym kontakcie, także bardzo serdecznie zapraszam do jakiejś dyskusji i pozdrawiam wszystkich. W takim razie zapraszamy do kontaktu z panem Zbigniewem. Tak. No i cóż, hodowców, hodowczynie, zachęcamy do śledzenia naszego kanału, tak abyście byli na bieżąco z nowościami, jeśli chodzi o produkty z linii Centrum Zdrowia Gołębi. Dziękuję. Dobry lot, wszystkiego najlepszego. Dobry lot.